Yo, motherfucker, witajcie wszyscy serdecznie. Mam nadzieję, że bawisz się u mnie bajecznie. Dlatego zostaw łapkę w górę, a jak nie pasuje, to zamknij dziurę. Janusz musi odwalać, żeby ludzi zadowalać. Przepraszam. A uścielka pod głowicą cała? Uścielkę cała. A, cóż, całe szczęście, umie w aucie to zawsze szczerze. Poprzeczny bulbulator przepustnicy do wymiany. Co? A od czego ten bulbulator jest? A to i nie wiem. Od bulbulatorowania chyba. Jaki? Albo to robi to bulbul, że takie jest odcięcie, jak się ma duże te obroty. Może tak być. Co jest? Ty, to ja nie widzę, co robię. Ty czekaj, dziadzia, to ty stoisz obok mnie? No, ty goniła mnie za ten worek, nie? Chciałabym... Podłączam ty, co to? Dziadzia, to ty, czy to? Dobra. Jezus! Dobra, a to chyba pani. Przepraszam, jak panią gdzieś tam dotkłem. Dobry. Miało sprawy. Dobry. Ty, a ty będziesz w końcu tą pędzalnię bimbru otwierał? Nie wiem, kuźwa, ja to bym się najchętniej przed tobą jestem, otworzył. Jestem, kurde, stałym klientem, jeżeli o bimber. Nie mam, pytam w ogóle. Ja będę stałym klientem. Patrz się, Lukas, ja to widziałem za to, co nam zrobili. Ja widziałem taką akcję w filmie. Patrz, co się robi. Kuźwa, gdzie będą mnie porywać. Patrz, co się dzieje. Chodź, patrz. Ała! Nie wyszło! No i Janusz, kurwa, wpadł na pomysł, żeby po prostu, że tak powiem, tą furę łobuzów, którzy, kurwa, wiesz nas... Zawinęli. A że będzie to budował. A gdzieś, kurwa, naoglądał się jakichś filmów popierdolony. Ale co na pewno. No i stwierdził, że będzie ich budował. Jak? Co? Zajęty jestem, na razie. Kurwa. Wyleciał na zewnątrz, ja mówię, kurwa. Chłop normalnie, się dzieje. Wiesz, się przekręcił. No ale tak. Okazało się, że wszystko w porządku. Jedź prosto. Okej. Okay. Następnie prosto. Ale okay. Czas jedź prosto. Okej. Okay. Prosto. Znajdź jakieś przytulne miejsce na bara. Janusz. Nieprawidłowe miejsce, jedź dalej. Ja nie mam pytań. Możemy tutaj, pod mostem. Ta, dobra, okej, okay. dobra, spoko, pod mostem. O, dzień dobry. O kurde. O kurde? A my jedziemy stąd? Co? Przypał, no ze wszystkich miejscówek zajęte był! Kurwa, przypał, Janusz! Janusz, trzymaj mnie! Janusz, co byśmy odkryli tam, powiedz żeby mi, się co pod tam mostem było. Nie można normalnie było pogrzeć, to ja nie wiem, no. Dramat, nie? Dobra, rozgrzewam się, pa. Ale zjemy się, zjemy. Gdzie ty jesteś? Ajajajaj, co się dzieje? Chłopie, co żeś ty zrobił? Boga! Ty mi zabrał to. Ja się wolę w bagażniku bawić, pa. Janusz, chodź tu. Zobacz, co się dzieje. Janusz, chodź tu. Nie już wychodzę, już, ale patrz, co znalazłem w środku, zobacz. No zobacz, co znalazłem. A, fajne rzeczy. A, okej. Okay. Pa, fajne rzeczy tam w środku masz, pa. Normalnie, o, tak jedziemy na koniu. Jo, tańce. Jo, tańce. Imprezka leci na całego. Zobacz, normalnie. Jakiego konia mam dużego. Jesteś puc i niezła tu blondynka. Dwa ruchy i robię tobie cynka. Od alkoholu boli mnie tu tynka. Jak ejcerafu dopuszczam sobie tymka. Ale to była niezła rozgminka. A twoja piękna czerwona jest ta czminka. Ja jestem Janusz i ona dwa. Kręć mała kręć. Ja otworzę kontener i wpadniesz tam, gdzie twoje miejsce. Hehehehe.
Ja żartowałem! Hehehehe. Co tam? Jezus, kochany, pa! Co tu się dzieje? Ja pierdy! Nie mogę! Zamykam oczy! Nie patrzę na to! Nie patrzę! Janusz, nie rób tego, nie patrz! Nie patrzę na to! Nie patrzę! Przez jedno... Dobra, zerkam trochę! Przez jedno oko! Nie patrzę wcale! Nie patrz! Gdzie ty te ręce wsadzasz? Nie patrzę! Nie patrzę! O Janusz! Dobra, jednak zerkam! Nie, nie warto było! Matko Bosko! Matko Bosko! O Matko Bosko! Dobra, dobra! Nie, no co ty? Tu, wyjaśnić co muszę, ja jestem Januszem, jak piję to zezgonować nie muszę. Na imprezie z Januszem najlepsza dupeczka, wchodzi mi tylko zimna wódeczka, no bo na mnie każda Grażyna tu zerka, bo ja jestem fachowcem od robienia bimberka. Tu, Janusz. Taką babka, wiecie, to kurwa. Jestem wolny, to jeszcze można, nie? No nie mogę tego zrobić. Wolny jesteś? Jeszcze? Ja to szybki. Ja to 3 minuty i porobało cię. Mnie wyrwać ten worek wręcz. Jutro mnie nie ma, także no. No tak. No dobra. Jutro na inną wyspę jadę się spotkać z taką z Tindera. Jest! Ła kurwa, okay. Nie mówię ci, tu ma, tam ma, kurwa. Jezu, to może i nawet kurwa zamiącha się w kakaowym szatanie. Jak dawniej taką wielką łychą w Bigosie, ale zamieszam, no nie będzie wiedziała gdzie jest. Dobra, no to, gruby, to jak coś to w kontakcie. Dobra, Arrivederci. Arrivederci, Roma. Patrz, ale ja też tak umiem. Umiesz? Zobacz jak to ciało się rusza, pa pa. O, patrz to. Oopsie, this is my boopsie. Sikanie się do mnie, czekajcie. That's right, honey bunny. Tam bolo, cały mój... O tak, właśnie, robisz tak. No jak na ciebie patrzę, to byś chciałem robił. Hantai. I pukam tu do drzwi. Może w końcu pussy otworzy mi i pukam. Ja nie mogę nie opytać. Puk. Dobra, będę go bił, pa, robię pompeczkę. Nie opytać. Ja nie mam pytań, na co ty się opierasz, lekaj. Niby mam swoje lata, ale zobacz jak sztywniutko. Wiesz na czym ja robię te pompki? Nie ma ślaku? Jakim ma ślaku? Ja mam najlepszego borowika. Ja wiesz, ja myślałam, że nie ma ślaku, co nie? Bo tak ci już trochę chyba kapie z pędla. Jestem na parkingu sam i patrzę w pussy tyłek. Dosłownie. Zaglądam w moje majtki, a tam jest istny młynek. Ja nie mam pytań. Tak, i pukam do jej drzwi. Może w końcu otworzy mi. Pussy się rozebrała. Ma nieogoloną. Dlatego jest dziewicą. Prawda. Uwielbiam cię. Dobra, bo zaraz będę miała kisiel w majtek, jak zacznę tymi wszystkimi głosami swoimi, którymi potrafisz mówić, to mi... Dzień dobry, piękna kobieto. Bardzo szukam z takiego mężczyzny jak ja. To był na wesele, mam już nawet księdza. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Spotykamy się dzisiaj tutaj po to, aby uczcić ten związek małżeński pana Janusza oraz Pussy. Każdy, kto myśli, że będzie wolna, nigdy do tego stanu już nie wróci, bo Janusz jej w głowie zawróci. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pozdrawiam Maściule, kurwa, koniec. Klacę za... Dobra, ja będę śpiewał! Skąd tą gitarę wyciągnąłeś? Jedziemy. Spod marynarki. O kurwa, duża marynarka. Może ten, napiję się i będę jak Zenek. Chcesz, zielone. O, szalałem. O, lecimy tutu, ja jestem Januszem i przyznać się tu muszę, że gram na gitarze, o seksie sobie tu marzę i ziomek mi tu dobrze beatboxuje, Janusz dobrze tutaj rapuje i powiem ci, że jak ktoś napada to tempę chuje, ja czasu nie marnuję, ja ci kości tu zrujnuję, ja się niczym nie przejmuję, a sąsiady to są uje i powiem ci, że nawijam jak byłbym tutaj z NASA, poznałem fajnego w czerwonej koszulce grubasa. Znaczy się nie, grubasa, sorry. Dobra, no i zaraz panu powiem, ile za taki kursik by pan dostał.
No i tutaj się ciężaróweczkę odstawia i to jest wszystko. I można drugi kursik. No i za taki kursik na przykład ja dostałem w tym momencie 8,5 tysiąca. I wcale pana nie kłamę. Tak, i 8,5 tysiąca. Kurczę, no ile nas, ile byliśmy na robocie? Nie wiem. No chwilka, chwilka, no. Tak, no czekamy. 8 tysięcy? No fajnie, fajnie. No to co, dzielimy się po połowie i jest git. Trzeba, bo się zachrztusiłem. Coś robimy? No dobra, no chociaż jakiś tysiaczek na jakiegoś burgerka. No panie drogi, bądź pan litościwy, no. Co? A jak pan przychodzi o rozmowę o pracę, to pan pieniądze chce? No tak, no, przecież to jako rekrutant, to chyba już zalicza się do czasu pracy, czy nie? Dobra, powiem tak. Masz szczęście, że trafiłeś na mnie, najlepszego kierownika. To dam ci 500. Bo mi umiliłeś mi jazdę. Ale uważaj sobie, bo jakby z innym wsiadł, to by cię na zbity rej by cię wywał. Idzie nasz pan. Yo, motherfucker. Witajcie wszyscy serdecznie. Mam nadzieję, że bawisz się u mnie bajecznie. Dlatego zostaw łapkę w górę, a jak nie pasuje, to zamknij dziurę. Oglądacie sobie tutaj Janusza. Dobrze się bawicie, nikt was tutaj dziś nie zmusza. Dlaczego ludzie chodzą tutaj dzisiaj po ulicy? Dlaczego ludzie z miasta mówią na wieśniaków dzicy? Nie wiem, co się dzieje. Światło jest zielone. Wszystkie akcje na RP mocno odwalone. No bo się tu dzieje, jest i porywanie. Zaraz po robocie będzie wódki chlanie, bo ja jestem Januszem, jadę sobie tirem i powiem wam, nie mówię co za ile, bo ja wchodzę. Co on powiedział na czerwonym? Policja do mnie coś drze, tutaj mądre, mordę, a ja powiem iść. Chodź ziomek pod kołdrę, no bo policyjny to jest tutaj radiowóz, a ja jadę ciężarówką, jestem tu Janusz. Dlaczego prawym pasem ktoś mnie tutaj dziś wyprzedza? Dlaczego najlepsza pizza to bez majoneza? Dlaczego mi się kręcą tutaj łezki? Dlaczego ten majonez to najlepszy jest kielecki? No bo jadę, wchodzę sobie bokiem tutaj wielce, mieszkam sobie niedaleko, są tu Kielce. Nie wiem co się dzieje, a tu jest chyba kasz. Ziomeczku, co się dzieje, czemu się tutaj pchasz? Kurwa, dobry jestem, nie? Pa, 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 pa. Janusz jak zarymował, kurwa.